Onetran, wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry, kłaniam się nisko. Nawiązując do ostatniej rozmowy w naszym mobilnym studiu, 20 milionów powodów, zapraszam tym bardziej na 15.45, że będę miała przyjemność tę debatę poprowadzić. Zmieniamy temat, chociaż temat absolutnie bardzo ważny. Jeżeli komuś na sercu leży to, w jakiej przestrzeni, w jakim środowisku, w jakim świecie funkcjonuje recykling, bardzo istotna rzecz. I o tym między innymi rozmawiać będę z moimi gośćmi. Katarzyna Borucka, dyrektor do spraw korporacyjnych zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola i Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nie będę wprowadzać, króciutki materiał teraz na temat tego, o czym mówić za chwilę będziemy. Woda gazowana i niegazowana. Na półkach sklepowych przeważają plastikowe butelki i po nie właśnie sięgamy najczęściej. W sumie na polski rynek trafia 200 tysięcy ton opakowań PET rocznie. A jak radzimy sobie z ich recyklingiem? 50%, czyli co druga butelka trafia do odzysku. Jest to m.in. efekt kampanii Działaj z Impetem. Jednak poziom recyklingu możemy, a nawet musimy podnieść. Do 2029 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zrealizować cel zbiórki do recyklingu jednorazowych opakowań po napojach na poziomie 90%. Zadanie nie jest proste. Najlepszym znanym sposobem na zamknięcie obiegu jest system depozytowo-kaucyjny. Co myślą o tym konsumenci? Jestem jak najbardziej za, już to dawno powinno być zrobione. Po co zaśmiecać w koło okolice, jak można oddać butelki? Im wyższa będzie kaucja, tym bardziej będzie się opłacało te butelki oddawać do tego systemu. Jeśli system byłby wprowadzony w odpowiedni sposób, jeśli to wszystko byłoby dobrze zorganizowane i przemyślane, to myślę, że to mogłoby naprawdę sprawnie działać. 10 lat temu studiowałam w Norwegii, to już tam funkcjonowało i nie było z tym najmniejszego problemu, więc nie sądzę, żeby u nas miałoby to być problemem. Jeśli ktoś będzie musiał zapłacić kaucję i złożyć to do jakiegoś depozytu, uważam, że jest to bardzo słuszna idea. W związku z rosnącą świadomością nie trzeba by było wprowadzać tej kaucji, ale będzie to na pewno taki bat na tych, którzy jednak tą ekologią się w żaden sposób nie przejmują. Z systemów depozytowo-kaucyjnych korzysta dziś ponad 133 miliony ludzi w Europie, czyli nieco ponad 1/4 populacji. System funkcjonuje w 10 europejskich krajach, m.in. w Estonii czy na Litwie. W każdym sklepie koszty kaucji są wyszczególnione przy podanej cenie. Konsument może przynieść puste plastikowe lub szklane butelki oraz aluminiowe puszki. Za każdą z nich dostanie 10 centów. System depozytowo-kaucyjny pozwoli zamknąć obieg plastikowych opakowań na napoje i puszki aluminiowe. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest proste, ale warte wysiłku. Skorzystają na nim nie tylko konsumenci, którzy w łatwy sposób będą mogli oddać opakowania, ale przede wszystkim nasze środowisko. To rozwiązanie nie jest proste, no ale musimy się do tego dostosować, biorąc pod uwagę, jak bardzo zasypywani plastikiem jesteśmy, jednorazowymi opakowaniami. To trochę nie mamy wyjścia. W tym materiale słyszeliśmy, że te obostrzenia i ten wymóg unijny jest bardzo restrykcyjny, a chyba trochę nam do tego daleko, prawda? Niestety tak. Dodam tylko, że na przykład w przypadku mojej firmy Coca-Coli to my narzuciliśmy sobie jeszcze większe zobowiązanie, bo zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2030 roku powinniśmy zbierać 90% opakowań i stosować 35% surowca wtórnego w tych opakowaniach. A nasza ambicja jest taka, żeby zbierać 100% opakowań i mieć co najmniej połowę w opakowaniach surowca wtórnego. Ale żeby do tego poziomu dojść, to naprawdę potrzebujemy włożyć w to dużo pracy, bo w tej chwili w Polsce zbiera się mniej więcej połowę plastikowych butelek, które wprowadzamy na rynek. No i nie da się tego zrobić w takiej zbiórce pojemnikowej, jaką mamy dzisiaj, chociaż oczywiście to już jest bardzo dużo. Do tego potrzebujemy systemu depozytowo-kaucyjnego, o którym była mowa w materiale i o którym właśnie dzisiaj chcieliśmy trochę więcej opowiedzieć. No ta świadomość gdzieś tam w nas jest, zresztą patrząc na materiał, no to ci pytani Polacy mają absolutnie poczucie tego, że plastik opanował cały świat i że te jednorazowe opakowania są, funkcjonują i coś możemy z tym zrobić, prawda? No właśnie, bo okazuje się, że akurat butelki PET są bardzo dobrym materiałem do recyklingu. Bardzo dobrze się je przetwarza. Co najważniejsze, od 2025 roku w Unii Europejskiej każda nowa butelka będzie musiała zawierać w sobie minimum 25% starej butelki, czyli właśnie recyklatu, który musi powstać właśnie z
odebranych wcześniej butelek. I to jest bardzo ważne, bo te 25% to jest tylko minimum. Już za 5 lat ma być minimum 30%. A tak naprawdę faktycznie mamy takie firmy jak Coca-Cola i inne, które już w tej chwili starają się, żeby tego recyklatu było dużo, dużo więcej. Ale bez systemu depozytowego, bez zebrania tej prawie 12 miliardów butelek PET z rynku rocznie, trudno będzie zapewnić ten recyklat. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie w ten sposób domykamy obieg. Właśnie w ten sposób mówimy, że plastik nie musi zaśmiecać środowiska. Plastik jest świetnym surowcem wtórnym, który potem można ponownie wykorzystać. No właśnie i ta nazwa, ten system depozytowo-kaucyjny, pani Katarzyno, pojawiło się też w materiale. Kilka zdań na ten temat, to wyjaśnijmy, o co w tym wszystkim chodzi. No bo gdzieś tam z tyłu głowy kojarzymy kaucję, wiemy, że kupowało się coś w butelce szklanej, można było, płaciło się za butelkę, później się oddawało i ten zwrot był. Tak, rzeczywiście w Polsce znamy system kaucyjny na opakowania po piwie, na butelki zwrotne po piwie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni od lat. To jest taki dobrowolny system, który firmy piwowarskie stosują. Natomiast kiedy mówimy o tym elemencie systemu depozytowego, czyli systemie depozytowym, mamy na myśli zbiórkę do ponownego użycia opakowań jednorazowych typu butelka plastikowa PET, czy puszka aluminiowa, czy na przykład jednorazowe butelki szklane. I dlatego my w Polsce mówimy o systemie depozytowo-kaucyjnym, bo chcemy zachować to, co już jest dobre i co działa, ale potrzebujemy systemu na te opakowania jednorazowego użytku. I jak to w praktyce może wyglądać, jeżeli chodzi o ten cały system funkcjonowania? Mam te butelki plastikowe i co z nimi będę mogła zrobić? Czy puszki? Będę mogła je odnieść do sklepu i chyba to jest największa zaleta systemu depozytowo-kaucyjnego. Oczywiście my możemy powiedzieć trochę więcej, bo jest to z punktu widzenia producentów bardzo skomplikowana operacja, żeby taki system stworzyć. Polska jest bardzo dużym krajem i żeby zapewnić taki system, w którym ja, pani, będziemy mogły iść do sklepu osiedlowego i zanieść opakowanie, no zostanie przyjęte, zostanie wypłacona kaucja, no wymaga bardzo dużo wysiłku. Ale na tym to ma polegać. Z punktu widzenia konsumenta, przeciętnego człowieka, on ma te opakowania zebrać i wszystkie zanieść do sklepu, jak najbliżej swojego domu, bo tylko wtedy będziemy w stanie zebrać i w systemach depozytowo-kaucyjnych jesteśmy w stanie zebrać 90% i więcej tego typu opakowań. Czyli porównując to do sytuacji obecnej, czyli 50%, to naprawdę warto w taki system zainwestować. Taka dobra wola z naszej strony, że zbieram te opakowania i zanoszę, ale też dobra wola ze strony producentów, żeby byli przychylni do tego typu rozwiązań. Ja myślę, że to jest dobra wola nas wszystkich, żeby chronić środowisko, żeby faktycznie opakowania nie były problemem, a były pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu. Ale to, co ważne w Polsce, bo tu musimy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że system depozytowy będzie oparty tylko o maszyny, bo to część konsumentów już widziała, jak jest maszyna, wrzucamy i jest wszystko pięknie, no to tak nie będzie, bo owszem, maszyny będą zazwyczaj przy dużych sklepach, natomiast my chcemy, żeby w systemie depozytowym było jak najwięcej również małych, tradycyjnych sklepów, bo to zapewni każdemu konsumentowi tą wygodę. Poza tym to jest bardzo ważne, żeby nie dyskryminować na przykład małych, lokalnych, osiedlowych sklepów, żeby każdy miał faktycznie dostęp. Więc jest to potężne przedsięwzięcie logistyczne, bo przecież te sklepy mają swoje uwarunkowania, chociażby powierzchni. To wszystko musi być bardzo dobrze zgrane w czasie, żeby te opakowania były odbierane, żeby to nie stanowiło żadnych problemów również dla obsługujących. Więc duże przedsięwzięcie. Szacujemy, że może to być około nawet ponad 50 000 punktów sprzedaży detalicznej, które muszą, powinny być w systemie, ale chcielibyśmy tak naprawdę, żeby były wszystkie. I to jest rola nas wprowadzających, żeby taki właśnie system zbudować. To jak w takim razie traktować zapowiedź Ministerstwa Klimatu? Czy to jest ambitne zadanie, czy absolutnie do zrealizowania, żeby ta ustawa o systemie depozytowo-kaucyjnym mogła wejść w życie w połowie przyszłego roku, tak? Taki jest plan, a system zostałby uruchomiony 2 lata później. Znaczy, tak, to jest ambitne zadanie, bo tak naprawdę bez ustawy, bez zapisów ustawowych trudno powiedzieć, jaki właściwie ma być system. My mówimy wyraźnie, system powinien być jeden, powszechny, wszyscy wprowadzający powinni być w tym systemie, chociażby tylko po to, żeby konsument się nie zastanawiał, czy tą butelkę to ja mogę oddać, czy może nie mogę i jak to ma wszystko działać. Oczywiście samo postawienie systemu, bo konsument widzi tylko ten czubek góry lodowej, tak, czyli kupuje, oddaje, koniec. Natomiast cała logistyka, jeśli sobie teraz wyobrazimy, że mamy do zebrania 12 miliardów opakowań PET rocznie i każde co do sztuki musi być rozliczone,
że zostało zebrane, że została wydana kaucja, depozyt, że został odebrany depozyt, że butelka trafiła do recyklingu, to wszystko musi być bardzo dokładnie policzone. Zatem im szybciej będziemy mieli tą ustawę, im szybciej, mamy nadzieję, taką, jaką właśnie my mówimy, wprowadzający, mm-hmm. i taka, jaka jest podobnie w innych krajach, tym szybciej tak naprawdę będziemy w stanie zbudować system. Owszem, mówi się o tym, że potrzeba około 2 lat, około 2 lat, ale wydaje się, że patrząc na to, że nasz system ma szansę być bardzo nowoczesnym systemem, nawet nowocześniejszym niż na przykład niektóre systemy w krajach skandynawskich, to możemy ten okres nawet trochę skrócić, ale bardzo oczekujemy, żeby była ustawa, żeby można było podjąć w końcu te działania. Żeby te regulacje prawne były. Ja może tylko dodam z tego punktu widzenia producenta, który będzie współtworzył ten system, bo do tego się zobowiązaliśmy też jako koalicja branżowa, napojowa, że jesteśmy gotowi w Polsce taki system współtworzyć i finansować, bo to jest olbrzymie przedsięwzięcie finansowe, logistyczne i operacyjne. I myślę, że jednak te 2 lata to jest taki czas, który jest potrzebny na uruchomienie systemu. Żeby przygotować się do tego. Jeżeli 2 lata przewidziała na przykład Łotwa, która wprowadza od 1 lutego przyszłego roku taki system, no to Polska, która jest dużo większym krajem i dużo bardziej skomplikowaną ma strukturę handlu, no to te 2 lata i to jest wydaje mi się taki okres, który powinniśmy sobie dać na stworzenie systemu. Więc ta zapowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że ustawa miałaby zostać przyjęta w połowie przyszłego roku, a system powinien być uruchomiony w połowie 2024 roku, no dla nas jest, no nas bardzo cieszy i uważamy, że te 2 lata to tak optymalnie. Tak, to jest taki optymalny. I też sobie myślę, że z punktu widzenia konsumentów, prawda, żeby nas edukować i mówić o tym, żeby przyzwyczajać do tego, że taka forma recyklingu może być wdrożona i że powinniśmy aktywnie brać w tym udział. Ile potencjalnie, pewnie już się nad tym zastanawiacie, byłyby koszty takiego właśnie depozytu i kaucji za na przykład jedną plastikową butelkę? Czy koszt dla konsumenta równa się 0? 0, no tak. Bo my za to tak naprawdę nie płacimy jako konsumenci. My po prostu płacimy depozyt, a potem go otrzymujemy z powrotem, więc dla konsumenta to 0, natomiast wartość tego depozytu, zresztą tu w sądzie było pokazane, że jedna odpowiedź, im większy, tym chętniej będzie zwracany. To też musi być pewnego rodzaju równowaga pomiędzy wartością depozytu. On nie może być z kolei aż tak bardzo wysoki, na przykład nie, wyższy niż cena samego produktu, no bo to będzie tak naprawdę jednak wszystko zniechęcało i powodowało duże obciążenie, przynajmniej w tej pierwszej fazie zakupowej, więc... Ale też nie może być za niska, żebyśmy nie rezygnowali z tego. Musi być zachęta dla Konsument nie będzie, stwierdzi, a co ja tam po 20 po co groszy? Mam to oddać? Chociaż tak naprawdę powinniśmy to oddawać nie tyle ze względów finansowych, ale ze względów środowiskowych. Ale dobrze wiemy, jak funkcjonuje. Ale wiemy, jak to wygląda. Poza tym chcielibyśmy również, żeby, jeżeli ktoś nie będzie chciał oddać tej butelki, rzuci ją gdzieś, to chcielibyśmy, że być może znajdą się ludzie, którzy wyzbierają i będą mieli z tego jakąś korzyść. Więc trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo co będzie za 2 lata, ile będzie realnie warta złotówka za 2 lata, to tego teraz naprawdę nie wie nikt. Czyli możemy procentowo, powiedzmy, rozmawiać, porównując do ceny, do wartości produktu, prawda? Ja myślę, że nie do końca. Też nie? Bardziej w tej chwili, jaką taką bazową, minimalną wartość w tej chwili można by określić jako 50 groszy, taką minimalną wartość, ale na teraz. Jak to będzie wyglądało za 2 lata, to dopiero zobaczymy, tak? Jaką faktycznie będzie miała wartość 50 groszy za 2 lata, bo to do tego się sprowadza. No czyli pozostaje nam czekać, rozumiem, na ustawę i na te działania, przygotowywać się powoli do tego. No ale rozumiem, że myślimy optymistycznie, że te 2 lata, że nie wydarzy się coś takiego, że spowoduje to zmianę, powiedzmy, gdzieś tam w tych planach resortu i przygotowań do wejścia ustawy w życie. No bo też różne rzeczy wydarzyć się mogą po drodze. No my liczymy na to, zresztą wiceminister klimatu i środowiska zapowiedział, że ta ustawa właściwie w ciągu kilku tygodni zostanie opublikowana, więc bardzo na to liczymy, bardzo się z tego cieszymy i z optymizmem patrzymy w przyszłość. No i w zasadzie uznajemy tą deklarację już za wiążącą. I myślę, że chyba co do tego, że potrzebujemy takiej ustawy, takiego systemu, nikt nie ma wątpliwości, bo to jest system, dzięki któremu będziemy w stanie zamknąć obieg opakowań jednorazowego użytku, wyzbierać, miejmy nadzieję, do tego 2030 roku nawet bliżej 100% tych opakowań, zrecyklować je i ponownie użyć w opakowaniach. Myślę, że to jest, z radością przyjmą to zarówno konsumenci, my, każdy z nas, bo to jest po prostu dobre dla
środowiska. No nie mówiąc o tym, że jako kraj Polska będziemy w stanie wywiązać się z tych poziomów zbiórki recyklingu, które narzucają dyrektywy unijne. No a my jako producenci również będziemy mieli szansę wywiązać się ze swoich zobowiązań. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie. No, czekamy w takim razie niecierpliwie na to, co się wydarzy i no, skoro nie mamy problemu z oddawaniem butelek szklanek, dlaczego ma być problem z oddawaniem plastiku czy puszek? Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Onet Rano wiem kończymy. Oczywiście polecamy się jak zawsze jutro od 7.55 Onet Rano.